jak szybko stracić 1000 zł? Nie zamieszczaj numeru rejestrowego BDO na dokumentach. Niektóre firmy mają obowiązek zamieszczać numer rejestrowy BDO na dokumentach. Wynika to bezpośrednio z artykułu 63, który mówi o tym, że taki obowiązek dotyczy niektórych firm. Natomiast firmy, które mają taki obowiązek, zostały wskazane w artykule 57. Do tego grona należą na przykład wprowadzające produkty w opakowaniach. Czyli przykładowo, jeżeli prowadzisz działalność gastronomiczną i wydajesz posiłki na wynos, to powinieneś na paragonach, na fakturach związanych ze sprzedażą, czyli ze świadczeniem tej działalności obejmującej wprowadzanie produktów w opakowaniach, masz obowiązek ten numer rejestrowy BDO zamieszczać. Jak to wygląda w praktyce? Po moich doświadczeniach, chociażby w tym roku, będąc na wakacjach, sprawdzając restauracje, to na 10 restauracji, które sprawdziłem nad morzem, zaledwie jedna miała numer rejestrowy BDO na paragonie, a każda z tych restauracji oferowała żywność na wynos. Podobnie wygląda w przypadku sklepów internetowych. Jeżeli prowadzisz sklep internetowy, to praktycznie nie ma możliwości, aby nie wprowadzać produktów w opakowaniach. Jesteś wprowadzającym produkty w opakowaniach, a więc wystawiając fakturę czy paragon dla klienta, który kupił coś od Ciebie w sklepie internetowym, powinieneś na tym dokumencie również zamieścić numer rejestrowy BDO. Ale to nie wszystko. Oprócz tego ustawa wskazuje, że numer rejestrowy BDO na dokumentach powinny zamieszczać takie firmy jak wprowadzający sprzęt i autoryzowani przedstawiciele. Czyli przykładowo, prowadzisz działalność handlową i kupujesz z Chin czy z innego kraju elektronikę, którą następnie sprzedajesz w Polsce. Przykładowo, importujesz tanie pady do gry na konsoli, które odsprzedajesz jako akcesoria zastępcze. Jest to sprzęt elektryczny i elektroniczny w świetle prawa, więc musisz zarejestrować numer i pokazywać go na fakturach czy na paragonach, właśnie sprzedając dalej ten towar do klientów. Podobnie, jeżeli masz baterie i akumulatory, czyli przykładowo kupujesz za granicą komputery zawierające akumulator czy telefony, które następnie sprzedajesz swoim klientom. Inne przykłady to są podmioty wprowadzające pojazdy, czyli komisy samochodowe. A propos komisów, pamiętaj, mam tutaj na myśli firmy, które po raz pierwszy wprowadzają na rynek polski, czyli kupują samochód z zagranicy i wprowadzają go dalej w Polsce. Oprócz tego numer rejestrowy BDO na dokumentach mają również zamieszczać firmy, które wprowadzają na rynek opony i oleje smarowe. I wreszcie ostatnia grupa podmiotów, która ma zamieszczać numer rejestrowy BDO na dokumentach, to podmioty dodane na podstawie ustawy antyplastikowej, ustawy, która wdraża tak zwaną dyrektywę Single Use Plastics. O tej dyrektywie już kilka razy mówiłem na tym kanale, więc tutaj do góry znajdziesz film, w którym możesz znaleźć więcej informacji o tej dyrektywie. Natomiast chodzi tutaj o wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne. I to są właśnie te firmy, które mają obowiązek zamieszczać numer rejestrowy BDO na dokumentach. Jeżeli tego nie robią, to grozi im kara od 1000 zł do nawet 1000 000. Oczywiście przynajmniej nikt o zdrowych zmysłach nie nałoży na restaurację kary w wysokości 1 000 000 zł za brak numeru rejestrowego BDO, natomiast kara rzędu 1000 zł, czy ewentualnie odrobinę wyższa, jest już jak najbardziej realna. Tak naprawdę wszystko zależy od skali Twojej działalności i od tego, czy robisz to na przykład umyślnie, czy po prostu wynika to z braku wiedzy. Natomiast obowiązek jak najbardziej jest, no i wiążą się z tym konkretne sankcje. I na koniec tego filmu chciałbym Ci jeszcze pokazać coś w BDO. To taki pro tip. Mianowicie w łatwy sposób możesz sprawdzić, która działalność, które tabele wpisane do rejestru BDO właśnie są związane z koniecznością uzyskania tego wpisu do rejestru. Wystarczy, że wejdziesz na stronę rejestru BDO, następnie przejdziesz do rejestru podmiotów i odnajdziesz swoją firmę. Klikając szukaj, powinieneś zaraz znaleźć firmę. O tym, jak znaleźć firmę w BDO, mówię w innym filmie. Wybierasz następnie swoją firmę, przechodzisz dalej i możesz przejść do siedziby firmy, wybierając opcję tabele. Zobaczysz teraz takie znaki zapytania. Jeżeli widzisz znak zapytania i jednocześnie posiadasz wpis w tej tabeli,
Czyli na przykładzie mojej firmy będzie wyglądało to w ten sposób, czyli tabela zawiera dane, to oznacza, że jesteś podmiotem, który ma obowiązek zamieszczać numer rejestrowy BDO na dokumentach, a jednocześnie także uiszczać tak zwaną opłatę roczną. Widzisz tutaj tą niebieską tabelę, to jest właśnie to miejsce, które nam pokazuje, że posiadasz wpis w danej tabeli, jednocześnie jest znak zapytania. A zatem jeżeli jest tabela i znak zapytania, to jednocześnie oznacza, że właśnie masz obowiązek takim numerem rejestrowym BDO na dokumentach się posługiwać, a także płacić opłatę roczną, co już jest zupełnie innym tematem. A zatem mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie wartościowy. Jeżeli szukasz tipów dotyczących BDO, jeżeli szukasz obowiązków związanych z BDO, KOBIZE czy ochroną środowiska w firmie, to wiesz już, że jesteś w dobrym miejscu i aby być na bieżąco, koniecznie subskrybuj ten kanał. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych filmach.